zobaczyć, jakie tutaj mapy. No jedną już widzimy, to jest oczywiście Vertigo, wybory Nine. No nie dziwię się, że na to Vertigo się decydują, bo naprawdę potrafią tam zawodnicy grać rewelacyjnie. Overpass to decyzja Fnatic. Jeżeli będzie trzecia mapa, to będzie mapa The Nuke. Na Vertigo w ostatnim meczu na polski zespół. Teraz jednak sprytnie z tym Grantem zapalającym, który utrudni wejście i od razu jest rotacja antyterrorystów, by tutaj wspólnymi siłami się bronić. Royal z pierwszą eliminacją, Krims doskonale sekuruje, świetna defensywa na bombsite B. Tutaj jesteśmy niestety bez szans, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, chociaż Hades spada i tym samym, no już po rundzie, bo no, za chwilę dojdzie do tej wymiany, chociaż antyterroryści robią to bardzo powoli. Fasher jednak z eliminacją, Hades blisko, teraz to będzie ważny pojedynek Hadesa, pomaga jednak Goofy, Hades piękne, błyskawiczne dwa trafienia, Hades, Goofy i tym samym Krims zostaje sam, on na plecach z MP9, wie, że nic więcej tu nie zrobi, wycofuje, by tę broń zachować. Tak chcesz go wykorzystać, a tutaj tego nie było. Tymczasem będzie run boost i błyskawiczny frag dla Killara. Killar po raz kolejny! Ulala, ależ poleciał! Latający Killar i tym samym mamy dużą przewagę. Killar po raz trzeci, ależ odpalił! Niesamowita rakieta w zespole Nine'a. Killar, po rundzie. Po rundzie, no tak, no, była ta przerwa. Warto było czekać. Takie przyspieszenie, niesamowicie. Boję, tak. To nie zrobiło zbyt wiele. Jeżeli nie trafi Roy, to za chwilę te skany mogą być zabójcze. No właśnie, teraz Kay daje o sobie znać o tych skanach. Powiedziałem w dobrym momencie, bo te skany, kiedy Roy był tak mocno bity, a jeden z zawodników nie miał Kewa, no to była prosta sprawa. Tymczasem Minio może mówić o kolosalnym szczęściu, bo jeden HP zostaje na jego koncie. Na szczęście wycofał Minio, on był z bombą, a dwójka zawodników, zobacz, że już była daleko od tej paczki. Zajmuje pozycję Goofy, on z eliminacją. Teraz musi uważać blisko niego Nikodos, tam pilnuje go też jeden z zawodników, tam wciąż jeszcze jest Mezzi z karabinem. Ale Goofy cały czas trzyma się na nogach, teraz pomaga Killer, no i dwójkowy pik. Oj, będzie ryzykownie, wolał wycofać Killer, pamiętając, że Minio ma tylko jeden punkt życia. Oj. I ten granat może być niebezpieczny. Oj, na szczęście. Teraz ze Smokiem zawodnicy CT, ale już się pojawia Minio! I proszę bardzo, ci, którzy byli niewidoczni, Kay dwukrotnie skanuje swoich rywali. Później Minio na koniec wygrywa rundę dla naszego zespołu, także jak już się pojawili, to w wielkim stylu. 5-3 dla Nine. To będziemy zmuszeni rozgrywać rundę eko, a teraz podsadzka, to może być dla nas niebezpieczny, zaskoczony w tym momencie Goofy. Jeszcze flash od Fashera, no doskonale to rozegrali. Też blisko jest Kay, ten może odpalić wrotki, Kay niewiele brakowało, ale tu jeszcze jest Killer, chociaż frag za frag i teraz wszystko w rękach Hadesa. Właśnie gaśli i to będzie szansa dla Hadesa, co robił Fashel, nie mam pojęcia. I teraz starcie z Medim, Hades jednak, ależ wykorzystał błędy po stronie Fnatic i Hades na spokojnie teraz może odetchnąć, ale mam wrażenie, że ten klacz to była dla niego kaszka z mleczkiem. Polskiej drużyny, świetna strona atakująca, teraz trzeba dołożyć cegiełkę po stronie antyterrorystów, zaczynamy znakomicie. Hej, Hades, ta ustawka zrobiła robotę, jeszcze Killer pod bombsite'em B, zupełnie w odróżnieniu od Mezziego, który grał tutaj defensywnie, który bał się takich starcia. Killer od razu z grubej rury. Kay jednak skraca pozycję. Teraz bliskie spotkanie. Oczywiście Polak będzie górą w tym starciu. I teraz zostaje osamotniony Mezzi. Do tej pory 8 eliminacji. Nie ma Kewa, tak jak powiedziałeś. I wydaje się, że po tym jak oberwał, nie ma też żadnych szans na zwycięstwo. Chociaż jeszcze odpowiedział Goofy na ziemi, ale zobacz, on nawet nie ma jak stąd się ruszyć. On jest domykany z kilku stron przez Polaków. Chwilę to trwało, ale mamy zwycięstwo. Mamy kolejny punkt dla polskiego zespołu. Spójrzmy na początku, ale jest coraz bliżej Goofy, 25 sekund, w końcu wychodzimy na plecy, Goofy z eliminacją, no i teraz terroryści mają kolosalny problem. Co tu zrobić? Muszą atakować bombsite A, wiedzą o tym zawodnicy Terro, Goofy też sprytnie blisko, mało czasu. Chociaż fraga nie będzie, ale nasi są gotowi na podjęcie walki, polecą smoki, chociaż tu jeszcze jeden zawodników na plecy za chwilę będzie atakować, tu jest blisko już Minio, on za chwilę musi zaskoczyć, jest jedna eliminacja, plantowana bomba, ale Minio jest tuż, tuż na plecach i uniemożliwi zaplantowanie paczki, tym samym wygrywamy tę rundę bez żadnych problemów. I był tą niespodzianką, nawet jak ten pierwszy padł, wyszło to świetnie, o teraz próba przyspieszenia, ale tutaj Killar, nie do przejścia, ten zawodnik pod bombsite'em B, o, pokazuje jak powinno grać się w tym miejscu. To jest naprawdę coś fantastycznego. Mezzi pomylił kategorie wagowe, wiele na to wskazuje, patrząc na ten pojedynek, ale jeszcze poczekajmy, bo jest Roy i on walczy z jednym, z drugim rywalem, tu jest jeszcze kolejny zawodnik, Roy te skany, ale jednak Minio wytrwał, no daje wiele teraz. Może na plecy ale wejść? Kiedy, ale kiedy? O, Nikodos jeszcze, no właśnie, nie było tego wejścia, nie było żadnego kontaktu. Bo nie było nikogo na B, nie miał informacji. Minio chce się tutaj wstrzelić z
timingowo boi się jeszcze. Oj, bomba Paka wypadnie, bomba spada na dół. No to tu Nikodos timing. Tego nie wygra. Już nie ma prawa tej rundy wygrać się Nikodos. Doskonale zrobił to Minio. I teraz po prostu czmychnie. Już nawet nie potrzebuje fraga dla ratingu. Ważne, że ten mecz wygrywa się już sam na mapie Divertigo. 16-6. No dominacja, po prostu dominacja, wow, polskiej drużyny. I wracamy do spotkania. Nine kontra Fnatic, mapa numer 2, czyli The Overpass. Oj tak, on już z tymi grantami stoi przygotowany i za chwilę do tego ataku dojdzie, ale Hades z pierwszym trafieniem. Fenomenalny ten strzał od Hadesa i ten będzie chciał walczyć dalej. Hades po raz kolejny, Hades, ależ poklikał. Trzy trafienia Hadesa na bombsite, a wyjścia nie ma. Co tu kliknął? Jeszcze case headshotem, ale Hades, no teraz chyba daje znać kolegom, panowie. Szef teraz wie do akcji, no takie heady rozdałem w tej rundzie, musicie to zobaczyć. Po bombę za chwilę pójdzie Krims, no i wydaje się, że pod bombsite A będą kierowali się zawodnicy Terro. Blisko, Killer wyczuł ten moment, kiedy sprawdzić pozycję. Nikodos złapany na wykroku, a tu Hades. Też tam leci flash, oj, Hades chyba wie już o nim Roy. Dorzucony za chwilę palak, no i w momencie fragę dla Krimza, to robi nam się naprawdę niebezpiecznie. Dorzucone smoki, dorzucone granaty po stronie Terro. Ach, tu będzie szansa dla Hadesa, chociaż strzał niecelny. Szkoda, bo to już dałoby nam dużo. Tu, gdyby bomba wypadła w takim momencie, to mielibyśmy rundę. Na siebie 3-3. Hades z eliminacją jednak. Krims niepotrzebnie wychylił. Roy stara się podejść pod tego smoka. Roy złapany. Kay z trafieniem. Paka na traku. Mezi od strony długiej. Ale ten musi pędzić. Tego czasu jest coraz mniej i chyba słyszeliśmy to. Nie, nie do końca. Chwila. Dwie minuty, ale spokojnie rozbroimy bombę. Mezi jest tutaj spóźniony. Jeszcze eliminacja dla naszego zawodnika Fnatic oczywiście, ale był Kay, który odpowiedziałby. Fnatic jeszcze porozstawione na całej mapie. Oni mają jeszcze opcje. Oj, wychylał, a Nikodos właśnie na to czekał. I teraz rotacja zawodników Terro, chociaż Mezi w dobrym momencie wyczuł. Ach, widzimy, ile mają wariantów zawodnicy terrorystów. Hades będzie mieć teraz wielki kłopot. Teraz są blisko, chociaż Hades z eliminacją, frag też dla Minio. 15 sekund. Mamy przewagę, czasu jest mało. Tu Hades jeszcze mógł zatańczyć, ale pomylił się Minio. Strzelając w plecy i tym samym mamy kłopot. Jest blisko Kay. Czasu coraz mniej na liczniku. Kay z eliminacją planty w toku. Teraz nie ma czasu. Idzie Kay po wymianę i jednak będzie frag dla naszego zawodnika. Odetchnął Kay z ulgą, ależ tutaj. No właśnie, jednak powrót pod bombsite A i tutaj Nikodos defensywnie. No wiemy, że on dostał po głowie i tu wystarczy jedna pestka w ciało i możemy spokojnie zająć pozycję. Killer z kolei na plecy. W dobrym momencie może zaatakować. Ten musi jednak uważać, ale Roy prosto w głowę. I teraz plant w toku, czy nie, nie, to Paka daleko, dobiega, to Kay na ciężarówce. W stronę Feniksa. No, na razie nikt nie kontroluje Roy po raz kolejny. Ach, to nie Roy, a Fasher od pleców. Krim z eliminacją, no i co tu się dzieje? Robi nam się naprawdę gorąco, była taka przewaga, a z tej przewagi już nic nie zostało i nie będzie czego zbierać. Nieprawdopodobne, mieliśmy bombsite A zajęty, było 4-4 i tak łatwo oddaliśmy. Fnatic byłaby fatalna i to może byłby ten dobry moment, jest pomysł. Granaty. Oj, coś jak tu nie, nie doleciał jeden najdzik. Mam wrażenie, że gdzieś tego jednego najdziku zabrakło. 34 HP na koncie Krimza, frag dla Goofiego, a tu wciąż czai się Krims. Chcemy go przeskanować i to się udaje. Jak łatwo. 5-2, a więc proszę bardzo, mimo tego nieudanego granatu, udało się zająć pozycję na bombsite B i mamy kolosalną przewagę. To jest 5-2, jeszcze nieudany palak od zawodnika. No to jest po rundzie. Antyterrorystów, no jest po rundzie, także nie ma tego złego. No blisko od drugiej strony. No tu za chwilę może być gorąco, ale ma przewagę Kay, już ją wykorzystuje. Teraz też Roy nie wie, gdzie się wcelować, za co odpowiadać, ale proszę, dobra decyzja. Minio ruszył, nie zauważył rywala, a Roy jeszcze kasuje kolejnego zawodnika, więc mogą być kłopoty. No chyba, że Mezi nic nie zrobi, chyba, że Mezi będzie miał kłopoty, ale nie, niesprawdzona znów pozycja. Mezi fraguje, ma już blisko siebie kolegę do pomocy, chociaż na razie gra na czas. Fasher widział, dwóch jest, info podnosi broń, ale to nie była właściwa decyzja. Robi się nagle 2-2. Tu jeszcze namierzony Nikodos, co tu się dzieje? Hades dokłada tego fraga, co to był za pomysł po stronie Nine? Hades, ryzykowna pozycja bym powiedział. I to się źle skończy dla naszego zawodnika, w końcu chciał podejść. I teraz sam Roy zastanawia się, co tu zrobić, gdzie będzie ostatni rywal. Roy B ma tutaj defuza. Graczy Terro, a tutaj nic z tego, coraz mniej czasu. Jeszcze Roy sprawdzi sobie wodę, ale czasu coraz mniej i za chwilę Roy musi skapitulować, zaskoczony tą pozycją Goofiego. Powinno być za chwilę blisko wyniku remisowego, teraz trzeba się utrzymać, ale są fragi od Killara i też info o tym, gdzie są rywale. Żeby Minio teraz jeszcze się utrzymał, może wycofał. Będzie łapał tego, który zagra na kontakt. Ten kontakt jest faktycznie od terrorystów. Krims niestety, dwa fragi, a tu jest jeszcze Nikodos.
I to może być ten kolejny element defensywy ze strony Fnatic. O, ale czy on jest potrzebny? Jeżeli tak strzela Crimson w tej sytuacji, zostaje sam Goofy. To mogło być już prowadzenie Polaków, ale nic na to nie wskazuje. Goofy jeszcze próbuje, ale dopiero teraz uaktywnił się Nikodos. No to też. To i wydaje się, że teraz wejście na bombę dolny może być dobrym rozwiązaniem. Tak, tam Hadestal zawsze na plecy. Okay. Szkoda. Tak, no Roy reaguje, patrzę na bomb side B. Tutaj są zawodnicy Crims. To jest często zapora nie do przejścia, jak będzie tym razem. Szybka odpowiedź pojawia się, ale Fasze, inna pozycja tego zawodnika i daje sobie świetnie radę. Wykorzystuje to ustawienie, ale Hades, on się wcześniej zdenerwował i może teraz będzie więcej energii od niego. 1 na 2, to jest do zrobienia, bomba podłożona. Teraz wyczekuje swoich rywali, ważny będzie tutaj timing, ale Roy doskonale ustawiony, niewiele brakowało Hadesowi, szkoda. Jakieś info może na odpowiedni moment, no ten flash nie zadziałał, Mynio teraz poprawia swoje statystyki, ależ kontrola AK, będzie, było blisko. No ta była ta jedna pestka, prawda, ta jedna pestka szansy, 3%. No musiał spróbować, tak? Ale oczywiście, musiał spróbować podniesiony karabin, chociaż tam bez... Ta jedna strata ok, bo Mynio zdobył 4 eliminacje, ale żeby nikt więcej się nie wysypał. AK, czy będzie przejęte? No, nie będzie zachowane przede wszystkim przez Nefajera, to jest ta informacja istotna. Odejście bez niczego i Nikodos, ile zrobi, jest eliminacja, czekamy na Ripraga. No, gdzie jest ten Riprag, bo Nikodos, no teraz dał, jakim cudem tam jest eliminacja. Powinien być Riprag, a tak mogą być kłopoty, zwłaszcza, że Roy jeszcze poradził sobie z Myniem. Jak to się stało? Co za noscope w takim momencie? Noscope Nikodosa i teraz to, że trafił Roy w takiej sytuacji. To jednak nasi sprytnie, och, Roy doskonale skonował wszystko w rękach Hadesa. No i walczyli nasi dzielnie, ale niestety ten noscope od Nikodosa, tak szczęśliwy. Tutaj na razie nikt specjalnie im nie może przeszkodzić. Blisko oczywiście jest Kay. Zobaczmy, co to za pozycja. Ma tam trochę miejsca Kay, ale ta reakcja Nikodosa, całe szczęście, bardzo blisko był, by zareagować Goofy. Jest Hades, ale ta pozycja nie była dla niego zbyt dobra. Nie miał nawet gdzie uciekać. Goofy także i tutaj próbuje ratować sytuację, ale ta jest bardzo trudna, gdy pozostawiony zostaje sam Mynio. Oj, to dla niego będzie trudna runda. Wie o rywalu, który planował bombę. Jeden strzał w głowę był, ale to wszystko. Celem będzie przybudówka. Tak, to już widać, że to będzie wejście na bombset górny. Tutaj jest taka, taki mały ogień krzyżowy. Frag dla Hadesa. Jeszcze blisko Killer, który dorzuca Nade'a. Nam zapowiada. Tymczasem Killer chyba jest nie już Hades ze scoutem. Rywala. Jest Hades ze scoutem, który widzi, że to właśnie tu może być atak Crims, jednak prosto w głowę. I teraz przyda się wsparcie, a tu Killer trafił. Paka. Nie tego, którego chciał nawet zawodnika. Bomba podniesiona, ale Mezi musiło pokonać na raz. Już nie zdąży. Kay na plecach i proszę bardzo, niespodziankę mieli gracze Fnatic. A tak, jego nie było, mogliśmy spokojnie skupić się na tych, o których wiedzieliśmy. Na górę będzie w tym momencie. Goofy doskonale tym balakiem zadziałał. Zobaczmy, spali się Mezi, bardzo obity Roy, jeszcze na plecach Mynio, który skrócił rampę i tym samym tylko Crims przy życiu. Dużo czasu ma do zakończenia tej rundy, jasne, ale bomba leży. A Crims jeszcze chce tutaj pokombinować, ależ fantastycznie. Ale na plecach już od strony placu jest Kay i tego się Crims raczej nie spodziewa. Za chwilę musi Kay namierzyć swojego rywala i... że ma takie tendencje do gry agresywnej. Tymczasem wejście na Mynia, tu jest jednak ze snajperką gotowy Hades. Frag dla Meziego. Ale jest blisko zawodnik Hades. Jak zareaguje, to może niespodzianka. Bejtują tak naprawdę. Bejtują pod tego jednego zawodnika. Hades odwrócił się. Ajajaj, nie było blisko, było blisko. Była szansa oczywiście, a teraz jeszcze Roy lurkuje. Tym razem nie dwór, tym razem górny bombsite. Kurnik tam trzyma pozycję i za chwilę, czy on będzie miał eliminację? Killer, no to daje jeszcze nadzieję, zwłaszcza, że na bombsite jest Goofy. Teraz rozdał? Nie ma wjazdu na dolny bombsite, gdy tam jest Goofy. Na górny zresztą też, gdy tam jest ten zawodnik. I nagle przewaga 3 na 1. Zostaje tylko Crims. Się przedostać ma bardzo mało czasu, trzeba podkładać tak naprawdę na raz. I teraz będzie wyjazd, czy będzie podłożenie? No paka jest, ale paka najważniejsze, jest, że jest zwycięstwo, bo ten początek, no... Ben 3. Ojej, prowadzimy. O, Goofy, ale tutaj siada! Przez tego smoka trafieni zawodnicy Teron, udało się w końcu zejść do Venta. Chciał do tego Venta wejść, pilnuje go. Robi się niebezpiecznie, Hades na szczęście trafi, ale też ucierpiał trafionym po głowie. Mezi za chwilę dołączy do kolegi, tu Nikodos cały czas stara się kontrolować Venty. My od tego Venta chcemy zaatakować, ale ważny tutaj będzie bardzo timing. Nie wie, gdzie jest rywal. Szuka, no właśnie, teraz pogubili się troszkę zawodnicy Tero. Nasz zawodnik broi na raz, Goofy na raz. Czy żeby to się miało udać? Goofy! Udało się rozbroić bombę, a więc doskonale wyczuł to wszystko Goofy. I strzelanie, i brojenie. No Goofy w tym momencie. Znów zagrali dwójkowo zawodnicy na nie. To wcześniej by zadziałało, tak? Tutaj dużo informacji też byliśmy w stanie zdobyć, a tu otwarta pozycja, co ciekawe, nie Kay'a, a Goofy'ego, więc... A tutaj też Fnatic zaczyna się zastanawiać, co Polacy robili, skoro tutaj zawędrował Goofy. Ale po flashu teraz Kay mógł sprawdzić pozycję, ten szedł na wymianę.
Był też killer. No, dobrze ustawieni byli nasi. Gotowi byli do skontrowania outside'u. Jeszcze jeden. Jeszcze jest tutaj Menio. Walczy, walczy, próbuje z problemami. Jest eliminacja. Kolejny frag. Tylko teraz trzeba uspokoić. To jest jeden na dwóch. To jest do zrobienia. Tak jest. Tu jeszcze może Menio powalczyć. Zobaczmy. Menio po raz kolejny. Co tu się dzieje? To był jeden na czterech. A teraz tylko on i Krim w przeżyciu. Wycofuje Menio. Odetchnął! Odetchnął Wiktor Kruk z ulgą. Nie ma co się dziwić. Ratował nam teraz skóry. Nieprawdopodobne, że nawet w takiej sytuacji my triumfujemy w ostatniej rundzie. Ale teraz to my będziemy grać w ataku i zobaczmy, jaki mamy pomysł na pierwszą rundę. Wejście drzwiami na bombset górny. Goofy z eliminacją. Ale tu jeszcze jest Mezi, który chciał poklikać, chociaż szybko. Zabraliśmy mu na to nadzieję. Nikodos namierzony. Tu jeszcze Hades na plecach. Nikodos! Ach, poradził sobie troszkę pod górkę, ale to jeszcze nie jest koniec, chociaż teraz Goofy zaskoczony, Roy bardzo agresywnie pod ratował nasz zespół. Teraz Killer trafił tam po głowie, wydawało się nawet. Ta głowa tak się troszkę ruszyła Crimsowi, ale terory się podchodzą, chociaż tu jest Mezi, ale ważne, żeby to wszystko zgrać, a my, no właśnie, jesteśmy tutaj pojedynczo ustawieni. Chociaż eliminacja dla Hadesa jest. Szkoda, że tak się nie złapaliśmy za rączkę, że nie za chwilę spróbuję po raz kolejny. I tu znowu kąsa. Kąsa cały czas Killer swojego przeciwnika. I opóźnia o zejście na dół. Hades z eliminacją, ale jest Crims. Chociaż teraz Killer z odpowiedzią. Goofy cały czas czeka. To jest dwóch na dwóch. Ale tu Goofy, on ma 60 HP na koncie. No i co tu zrobić? We dwóch teraz zawodnicy antyterrorystów są gotowi na podjęcie walki. Ale Goofy z trafieniem teraz nie broi bomby Roy. Mało czasu. Zrzucony flash. Ależ Goofy złapany. Ale musi depować. Gdzie jest Killer? A ten 3 sekundy. Oj, musisz Killer w końcu być. Trafił i jest 14 runda na 20 setnych przed końcem. Ależ było niebezpiecznie, ale Killer dorzucił nade'a, okej, oberwał, ale nadal żyje i to też jest ważne. Oczywiście, 5 HP tylko stracił Kay po tym nade'zie, także to jest istotne. Roy. To by się dobry flash, Kay jako pierwszy pokazywał się na tej pozycji. Jest też Menio, który w końcu zeskakuje z przybudówki. No i Menio słyszał strzał od zawodnika CT, od strony przybo. Tu Nikodos z kolei nie namierzył jeszcze swojego rywala. Goofy. Takie mam wrażenie, Goofy jest tuż, tuż za plecami. Goofy spokojnie pokona swojego rywala i to jest 4 na 2. 30 sekund. Ojej, ale zobaczmy, gdzie jest paka. Gdzie jest bomba? U Hadesa i to jest niebezpieczne. O nie, on potrzebuje teraz pomocy, bo tu mogą to antyterroryści wygrać. Mój Boże, ten miejscu, Hades trafia. Ale to jest jeszcze Mezi. On też oczywiście trafi. Co zrobią pozostali zawodnicy? 15 sekund czasu jest bardzo mało. Trzeba biec, trzeba gonić, ale może gonić nawet i po eliminację. Popraga Mezi. Przeszkadza, on przeszkadza, ale jednak Goofy! 15 do 12, ekonomia antyterrorystów. To jest teraz ich problem. Na pewno on dobrze kontrolował ekonomię rywala, a my przyspieszamy! Killer, ależ wyjazd! No trochę jak na Vertigo, ten radbusik, tutaj radbustów nie ma, ale jest entry od Polaka, 5 na 4. O, dobry Palak. Idzie Palak, musi wyjść po tego fraga, no już jeszcze, jak podjął decyzję, że idzie po eliminację, to nie mógł zmienić decyzji, byłoby za późno, ale tu jest flag naszego zawodnika, przewaga po naszej stronie, mocno bity kredyt. 5 na 2! Crims jest Hades z fragiem, przewaga, Kay dokłada eliminacji, tylko Crims przy życiu, on od Feniksa, ale Goofy to wszystko kontroluje. O, jeszcze pala Goofy! Nie da rady tego fraga zdobyć, ale nasi za chwilę będą gotowi. Chciał kończyć Hades, trafił! Po raz kolejny pokazali, że mają przygotowane różne zagrania właśnie na takie trudne rundy. Crims wie, że to już... Jeszcze na chwilę zamarliśmy po tym niecelnym strzale Hadesa, ale to nic. Mieliśmy kolosalną przewagę. To było 5 na 1.